krótkie podsumowanie. Nagranie tego materiału rozpocząłem od niezbyt przychylnego nastawienia do tego miernika. To jest mało powiedziane, byłem nim rozczarowany. I teraz ciekawostka. Byłem nim rozczarowany, praktycznie go nie używając. Także z tych dwóch rzeczy, które mam dzisiaj na stole, to ujmę to tak. Tu miałem pyszne truskawki z własnej działki. Specjalna odmiana. Gdzie wiedziałem, czego się spodziewać i to otrzymałem. Tu spotkało mnie totalne zaskoczenie. Miernik, mimo że nie idealny, nie do wszystkich zastosowań idealny, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Natomiast gdzie bym widział jego zastosowanie? Dla elektryka. Elektryk, który potrzebuje czasem zmierzyć się z jakąś maszyną, z jakimś sterowaniem, gdzie przydało mu się jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Myślę, że tutaj byłby zadowolony, w szczególności, że pomiar wypełnienia i częstotliwości jest bardzo dokładny. To jest wielki plus. Druga sprawa, technika samochodowa, dla elektryka samochodowego. Jeżeli sobie ustawi ten zakres, zapina to pod akumulator i może zobaczyć prąd rozruchu samochodu. Od razu w pewnym doświadczeniu zbudowaniu sobie bazy wiedzy będzie wiedział, czy występuje jakiś problem, czy nie, czy ten prąd jest za duży, czy też nie. Oczywiście w samochodzie występują dwa źródła prądowe, jest alternator i akumulator. Więc w zależności od układu kabli, ja u siebie na przykład zmieniłem, czasem należałoby zapiąć dwa takie mierniki, albo zapiąć taki miernik po kolei, na jednym i na drugim urządzeniu, tak żeby sprawdzić sumaryczny pobór prądu. Generalnie szkoda mi go. Całkiem fajny mierniczek się okazało. Muszę się rozejrzeć za modelem 7T, tym multimetrem, który oferuje bardzo dużą precyzję pomiarów i zobaczyć, jak on wyjdzie w użytkowaniu, w takim realnym użyciu. No i to by było na tyle. Off.